Dzień dobry serdecznie yy, szanownemu gronu. Wykonam teraz takie ćwiczenie, którego wcześniej nie, nie robiłem, mianowicie mój kolega gość zapowi odcinek. Tak też myślałem, bo Darek tego nigdy nie robił, tylko ostatni <sum> raz, jak się spotkaliśmy, tam zrobił dokładnie to samo. To tak, to dzisiaj porozmawiamy sobie dalej o fakapach i będziemy się kręcić wokół tego wątka, jak Ty to nazwałeś, radiosłuchacza. Tak, i porozmawiamy sobie w miłym gronie z Darkiem Milczarkiem, ja nazywam się Marcin Kwiatkowski i, i spróbujemy znaleźć rozwiązanie, choć tak jak pod koniec poprzedniego odcinka już trochę doszliśmy do takiej konstatacji, że raczej nie będzie to takie proste. Nie, i będzie, proste, nie będzie proste, no tak, bo mówiliśmy, że no, no, znaczy niby mówimy o cenie, prawda, że ona mhm. gdzieś tam jest taką ością niezgody albo kluczowym elementem takiego nieudanego albo nie dość satysfakcującego kontraktu, no, ale już po wczorajszym rozmowie wiadomo, że tam powodów może być więcej, tak? No, bo i ból jest jakimś problemem, i w ogóle targetowanie może być jakimś problemem, i, i to jest ważne. Ale jest taki obszar naszej pracy, szczególnie jak mówi się o procesie kwalifikacji, który ja osobiście lubię najbardziej, albo uważam, że jest trochę niedoceniony, a może nie jest niedoceniony, ale najmniej się o nim mówi, mianowicie o tej rozmowie o tak zwanym budżecie. W takim jednym słowie, to, w jednym zdaniu to by było tak, zanim kolego zaczniesz nie tylko zdejmować spodnie, ale w ogóle zabierać się za przygotowywanie czegokolwiek, to najpierw uzgodnij, czy my w ogóle potencjalnie jesteśmy dla siebie partnerami. Mhm. Tak na razie powiem to ogólnie. No, ale oczywiście, można oddać Ci. Pałeczkę na chwilę, no przecież jesteśmy gościem, więc masz to, jak Ale w sensie... przecież to jest twój ulubiony ja temat. Ja wiem, wiem, to... ale ja to się nie Ale nie, bo jestem ciekaw w ogóle, jaki jest, jaki jest mm -hmm. twój stosunek. No bo to, że oczywiście my tego jakoś tam uczymy albo zwracamy na, na pewne rzeczy uwagę, ale każdy z nas jako sprzedawca, już pomijam jako trener czy konsultant, pewnie w, w mniejszym lub większym stopniu na te wszystkie elementy zwraca uwagę. Jak jest z tobą? czyli na ile, na, budżet, ile, tak, tak. na ile ten budżet według ciebie jest rzeczywiście tak ważny? Oczywiście, no to jest jednym z kluczowych elementów, ale znowu to jest wielowątkowa dyskusja, tak? No bo e, możemy mieć kilka sytuacji, możemy mieć taką sytuację, że po prostu klient nie ma budżetu, tak? Ja mogę podam taki przykład, ja mogę mieć ból taki, że nie jeżdżę najnowszym wypasionym Maserati, no i i czy ja jestem potencjalnym klientem dla sprzedawcy Maserati? Być może nie, no to on mnie może na pięć jazd próbnych wsadzić do tego samochodu, ale ja nie wydam ponad miliona złotych na samochód, tak? Więc budżet może być w ogóle takim kategorycznym tak. stwierdzeniem, że nie jesteśmy partnerami do rozmowy. Ale druga rzecz, dlatego powiedziałem, że to jest wielowątkowe, no nie bez kozary w Sandlerze budżet jest po bólu, rozmowa o budżecie jest po bólu, dlatego, że ten ból też ma wpływ na to, że często klienci nie mający budżetu tak Stricte wpisanego w jakiejś pozycji, że mam do wydania na to 50 tysięcy, ten budżet znajdują. Dlatego powiedziałem, to jest wielowątkowe, ale wracając, że tak powiem, w ogóle do podstaw Sandlera, no to budżet jest elementem procesu kwalifikacji. Czyli rolą rozmowy o budżecie jest to, co zresztą to, to zaanonsowałeś, sprawdzenie, czy w ogóle jest sens z punktu widzenia obu stron, angażować się w pewien proces. Tak? A i teraz ciekawa rzecz jest taka: ja nie wiem, z jakiej branży jest ten człowiek, o którym ten radiosłuchacz. Ale ciekawa moja obserwacja jest taka, że w wielu branżach rozmowa o budżecie jest w ogóle początkiem rozmowy i tutaj nikt nie ma z tym problemu, a w bardzo dużej części, szczególnie sprzedaży B2B, a z taką też najczęściej my się spotykamy u naszych klientów, to ten budżet jest takim trochę tematem tabu. w sensie jest taka... I tutaj też trochę był. Takie mam wrażenie. Tak, Może i być. I jest taki, takie podejście, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Najpierw pogadajmy, przegadajmy, tak. a potem sobie pogadamy o pieniądzach. Nie? Tak, to jest i... Takie... i... Ja też często właśnie mówię: Zobacz, jak przychodzi do ciebie człowiek, który ma ci zrobić, nie wiem, kuchnię, tak? I ty mówisz: Tu chcę takie szafki, tu śmakie, tu marmury, tu coś tam, to on bardzo szybko pyta: No dobra, panie Darku, a ile pan ma na to pieniędzy? I jak ty mu powiesz ile, to ci na przykład mówi: To wie pan, to, to marmurów, to tu nie będzie, tak? No i teraz zaczyna się ta prawdziwa praca z budżetem, tak? Czy ty w takim razie powiesz, no okej, okay, to zróbmy tam imitację, czy powiesz, no ale ja chcę marmury. No to on ci powie, no dobra, ale ty musisz zwiększyć budżet o 30% i to teraz możesz powiedzieć, że to nie mam, albo powiesz, to ja muszę gdzieś tam poprzesuwać te pozycje w swoim budżecie domowym i znaleźć. No i to jest właśnie esencja tak. pracy z budżetem. No tak, ale wiesz co, no to, to jest tak, a jeszcze można trochę powiedzieć wcześniej, że... No, pewnie to nie jest żadną tajemnicą, że czasami klienci oczywiście szukają różnych oferentów po to, żeby mieć jakąś podkładkę decyzyjną, prawda? Mm -hmm. No, już nie mówiąc, że tam zawsze musisz być na zająca, ale, ale jednak tych ofert często zbierają bardzo dużo, mając z tyłu głowy gdzieś już być może jakiegoś potencjalnego oferenta na przykład, albo, albo po prostu nie zawsze są gotowi na szybki wybór. Chcą się zorientować, jak wygląda rynek, i tak dalej. Więc to pytanie o budżet, które nie jest tylko pytaniem o to ile, prawda? Bo w sondaży hmm. przede wszystkim nie, pytamy czy też zasoby, no zaangażowanie. Czy, czy, czy ty tak. jesteś rzeczywiście gotów, bo to jest takie dobre pytanie, czy jesteś gotów rzeczywiście na to, żeby wdrożyć to rozwiązanie, wymienić dotychczasowego dostawcę? Hmm. Albo nie wiem, czy w ogóle jesteś gotowy, żeby rzeczywiście już. Myśleć o jakiejś inwestycji, czy może na razie tylko szukasz, Co, no, rozglądasz się po Rozmowa do... o budżecie to jest rozmowa o to, czy jesteś gotowy się zaangażować. A to no zaangażowanie właśnie. ma formy i zaangażowania mojego osobistego, i czasowego, i finansowego, i zasobowego, bo muszę w organizacji jakieś zasoby, i tak dalej, tak No tak, itd. ale właśnie o to chodzi, że to, to pytanie o budżet, czy to rozmowa o budżecie, to, to jakby, dlatego one są chyba tak ważne, żeby je poczynić, zanim się tak naprawdę zaangażuję przygotowywanie ofert, których potem się czasami trudno wykręcić. Już pomijam, że, że to jest czasochłonne często, ale też stwarza taką ogólną presję. No Skorośmy wszyscy już tyle zrobili, no to po prostu daj lepszą cenę, prawda? Czyli że mhm. gdzieś jakby czasami ten klient idzie takim drogą zaangażowania i Ty o tym dobrze wiesz, że tak jest i klient o tym dobrze wie, że jak się wszyscy zaangażujemy, przygotujemy te rozwiązania, będziemy siedzieć wokół tego dużo, to potem mamy jakąś taką wzajemną łatwość, a szczególnie ona jest po stronie sprzedawcy, żeby domknąć ten temat i mieć zbani, nawet kosztem obniżenia mm -hmm. spodu. Więc pierwsza uwaga zawsze jest taka i to też jest oczywiście bardzo ważne w przypadku tego potencjalnego naszego radiosłuchacza, już tak go nazwijmy, że być może ta rozmowa o budżecie mogłaby być w kierunku właśnie, czy w ogóle jesteś gotów, drogi kliencie, coś z tym zrobić. Ale po drugie, to co też mówiliśmy, no to oczywiście ile jesteś gotów Przeznaczyć. Trochę tak jak mówisz o tym, tym karzu, morażu, czy, czy, czy przygotowującym ci jakiś remont w domu. Co, co, co niestety często pewnie, jak się domyślasz, w przypadku firm będzie oznaczało, nie wiem, niech mi pan powie. Mhm. I co wtedy? Znaczy to już pół biedy. Jak jesteśmy na tym etapie, bo ten przykład z tą kuchnią miał pokazać to, że w pewnych branżach rozmowa o pieniądzach na etapie, zanim on zacznie rysować ten projekt okay. tej kuchni jest naturalna, a właśnie w biznesie takim szczególnie sprzedaży B2B nie, czyli my się dowiadujemy, jak już przygotowaliśmy tę ofertę, spędzimy trzy dni na, na uzgadnianiu tej oferty na wyliczenie i tak, i wtedy się dogadujemy, że w ogóle się rozjeżdżamy budżetowo. Tak? Ale jak już wracając, jeżeli już zadam takie pytanie, tak? I ile ma Pan budżetu na to, no to oczywiście, i tu znowu jest wiele wątków, rzadko kiedy dostajemy bardzo konkretną odpowiedź. Ja nie wiem, że nigdy, ale czemu jej nie dostajemy? Po pierwsze, dlatego że często sam klient nie wie, tak? szczególnie jak to tymi coś. Pokazuje, że jakiś ciekawy pomysł, jest. ja się zapaliłem, no i, i nie, nie mam tego budżetu zdefiniowanego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet jak mam zdefiniowane, no to wchodzimy w taki aspekt zaufania do sprzedawców. Tak? Albo takiej no. procedury też nawet wiesz, albo procedury. Mnóstwo powodów, ale tak. generalnie, chociaż ten akurat aspekt braku zaufania też jest istotny w kontekście Oczywiście. tego, co robimy dalej, bo. Bo ja mogę powiedzieć, no panie Darku, no nie wiem, a, a ile to będzie kosztowało i to jest bardzo fajna sytuacja, bo ja ci mogę nie chcieć powiedzieć, jaki mam budżet z tego względu, że no, ja cię dobrze znam. Jak ci powiem 100 tysięcy, to będzie 100 tysięcy, jak będzie powiem 150, to będzie 150. Na 200, też znajdziesz rozwiązanie. Wobec tego ja to traktuję jako obniżenie swojej pozycji negocjacyjnej. Powiedzenie ci, jaki mam budżet, ale w sytuacji, kiedy ja ci nie chcę powiedzieć jako klient, no to Twoją rolą trochę jest powiedzenie z kolei, ile to będzie kosztowało, tak? No ja też mogę przyjść temu człowiekowi od kuchni i powiedzieć, wie Pan co, nie wiem jeszcze, bo to zależy ile będzie kosztowało. On mi powinien powiedzieć, wie Pan co, no to jak ma być taka powierzchnia, takie marmury, taki sprzęt, no to będzie rząd wielkości, tak? Bo to nie chodzi o to, żebyś, żebym ja Tobie powiedział, słuchaj, to będzie kosztować 147 550 zł, tylko chodzi o rząd wielkości. Ja mogę nawet nie wiedzieć na tym etapie, ile to dokładnie będzie kosztowało, ale tutaj istotą jest nie to, że to musi być co do złotówki kwota, i istotą no tak. jeszcze dalej jest... poczekaj, jest jedna rzecz. Istotą tego etapu nie jest to, żebyś ty mi powiedział, że za tyle kupisz. Istotą jest to, żebyśmy określili, czy w ogóle mamy przestrzeń do rozmowy, tak? To no tak jest ale to, ale to, to co, jest co to... mówisz, to właśnie no to, to znaczy, że my powinniśmy jak najszybciej. Znaczy pewnie po bólu, tak nie wcześniej, bo to z kolei też jest z drugiej strony. Bardzo często ten budżet, jak za szybko jest powiedziany, to nas trochę zamyka w pewnych sprawach, mm -hmm. prawda? Bo ja już od razu nie szukam droższych rozwiązań, a może mm -hmm. się okaże, że jednak mam na tyle duży ból, że powinienem znaleźć droższe rozwiązania, bo to nie znaczy, że ja nie mam pieniędzy. Po prostu ja nie, na początku nie myślałem, żeby tyle przeznaczyć na to mm -hmm. rozwiązanie, ale jako organizacja czy ja tylko osobista, jako osoba fizyczna. Ja byłem zdać, mieć kurde, to ja wolę jednak rzeczywiście dać więcej. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście to ma sens, prawda? Więc to jest, żeby mm -hmm. też się trochę nie ograniczać. No ale jakby ostatecznie rozmawiając o budżecie, pokazując jakiś taki nawias, prawda, że okej, okay, ten rząd wielkości, że proszę pana, no to zanim ja przystąpię do rozwiązania, to pytanie, czy, czy jakby jest pan gotów przeznaczyć mniej więcej, oczywiście pod warunkiem, że to rozwiązanie się okaże zajebiste i że w ogóle będzie pan po żelakach nas całował, że, że jest świetne, no to, że powiedzmy, że jest między X a Y i pytanie, co pan na to, tak? bo to mhm. jest jakby rzecz, która jest dalej istotna, no bo trzeba jakby się zastanowić, no musimy się zgodzić z tym klientem na coś, prawda? To znaczy, to, to za, tak przynajmniej trochę mówimy, no nie ma sensu się bardzo angażować w cokolwiek, jeżeli my się nie dogadamy w tym rządzie wielkości, zanim ja Ci tą ofertę nie przygotuję, no nie? No nie ma sensu siebie i klienta angażować, tak? Siebie i klienta. Dobra, ale to, to pokontynuujemy wątek budżetu, bo jeszcze mam jeden tutaj ciekawy element za zanadrzu, ale jutro. 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 Już 10 minut minęło. No, minęło. Dobrze. Przy pieniądzach to zawsze i kawie, pff, kasa leci. <laughs> Dobrze, że nie przy papierosach, a już nie palę. Ty zresztą, a ty jeszcze trochę popalasz, nie? Mm, Dobra, nie, nie było tego pytania. Nie było pytania. To zobaczenia. To <laughs> zobaczenie.